początku naszego uwielbienia powiedziałam tacie, że nie chcę być, żeby cokolwiek było suchego we mnie. I zobaczyłam dwa obrazy. Pierwszy to była gąbka. I gąbka zanurzona w wodzie może być sucha, jeżeli jest ściśnięta. I usłyszałam, że mam zwolnić ucisk. I później się modliliśmy o, jakby Artur ogłaszał swobodę. I to było w ogóle odpowiedź na to, co zobaczyłam. A drugi obraz, zobaczyłam taki złoty pisak. Wiecie, jak się kupuje taki pisak, on nie od razu pisze, tak? Bo nie od razu jest ten cały wkład napełniony i nie dochodzi do tego czubka. Więc trzeba nim bardzo mocno potrząsnąć i kilka razy wcisnąć ten czubek, zanim w ogóle zaczyna się zostawiać ten ślad złoty. Ja chcę zostawiać ten złoty ślad. Amen. Amen. Amen, Pani. Kto jeszcze ma coś o tym, co chce się podzielić? Pamiętajcie o takiej ważnej rzeczy.